Marko, jestem Zenek, a to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj gram z Siegfriedem. Gram takimi kartami. Dwa razy świętowanie, dwa razy najemnicy, dwa razy dzień fortuny, raz tydzień zbrojmistrzów, raz miesiąc tańczących płomieni. Chociaż to wywalę. Dorzucę sobie coś innego. Tylko co? To. Może to. No i dobra. Ze stworów gram coś takiego. Trzech poborców, dwa asasyny, dwa pretoriany, dwa giermki, dwa pao, dwa blaski, cztery blaski chwały, czterech jeźdźców, czterech wilczych kuszników, dwóch gryfów, dwa gryfy, czterech serafinów, cztery imperialne gryfy, cztery razy kusznik, czyli to jest cztery maksymalnie siły gram. Zaklęcia dwa, promień i słowo światła, łody szczęścia, starta złoto, zawalony most i obozowisko. Czyli to jest talia 4-4-3, można powiedzieć, tak? Dobra, i grajmy. Trochę dużo jak na Siegfrieda, no ale zobaczymy, czy to się sprawdzi, no. Może być ryzykowne trochę takie coś granie. I czarów, i kurcze. Łódów szczęścia, no dobrało mi takie karty. Jakie dobrało, nie chcę tego zbytnio, bo tu nie ma żadnych jednostek. Czy w tym stuleciu wymieni? O, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. dobra. Dostałem giermka. Postawię pana giermka. Dodam sobie powera. Mogę użyć umiejętności Siegfrieda, no ale skoro mam tutaj i czary, i łódy szczęścia, to chyba będę szedł jak najprędzej w ten. W maksowanie bohatera. Wezmę sobie gryfa, postawię. Tutaj bombkę sprzedam. Pójdę chyba w czary teraz. Dobra. Co wymyśli kolega z twierdzy? Wymyślił coś takiego. No dobra. Coś takiego jeszcze przy okazji wymyślił? Wypas. Krótko mówiąc, wypas. Tu ja się przemieszczę. I tu. Jezus Maria, co to jedzie? Jakiś masakrator. No, troszkę sfailowałem. Bo mogę użyć tego. O Boże. O Boże, o Boże, o Boże. Brak słów. Po prostu brak słów. Dobra, postawię to tutaj. Może jakoś z tego wybrnę. Jezus Maria, czemu ja nie użyłem tego promienia? Nie, słowo światło. Jezus Maria, promień światło, słowo światło. Znowu gość ucieka. No to wypas, niech ucieknie, no. No aj, dobra. Będę mógł użyć, kurna, w takim razie swojego promienia. Aha, no to był promień, Boże, dobrze mówiłem, to był promień. Jezus. Co ja nawijam już teraz? Jestem tak zmęczony tym graniem, że po prostu już zaczynam wygadywać bzdury. Dobra, coś jeszcze, ziomuś? To tak, ten szereg zginie. Tu przesunę pana... Pana kurczę giermka. Tutaj sobie dodam powera. To wezmę i zabiję sobie. Chociaż nie było to najmądrzejsze znowu. No ale co zrobić? Dobra, strzał. Strzał. No to wypas. Trochę przygięcie się zrobiło. Dobra. Trzeba było jednak zabić to. Aha, on ucieka. No dobra. Skoro chce uciekać, niech ucieka. O Boże, zabił to. Boże, jaki fail. Zamiast zabić ten strzałem, te stwory, to ja wziąłem w to. Ładowałem. I teraz giermek się poszedł chromolić i to się poszło chromolić.
nie wierzę. Po prostu nie wierzę, co ja gram. Strzał, strzał. Tutaj niech będzie to, chociaż on może użyć tej swojej niesamowitej umiejętności. Dobra, coś takiego. Co ona gra na udar szczęścia? Zajebiście. No i co teraz? Tutaj to postaw, najlepiej będzie. No więc gościu gra na udach szczęścia, no dobra. Dwie szkoły magii, to on gra na udach szczęścia. Tym nie atakuje. Zbiera widocznie, kurczę, siły. To ja sobie tu pojadę. Wezmę sobie tu, postawię jednostkę. No i jeszcze tu. Dobra. Magię uderzam. Boże, początek to był jakiś nieopisany fail. O Jezusie Nazareński, co to będzie, co to będzie? Głucho wszędzie, głucho, ciemno wszędzie. No, ziom, dawaj, Jezus Maria, bo ja tutaj zostanę jakiegoś, nie wiem, udaru mózgu. Chryste, ile on się będzie zastanawiał. 6 damage'u możesz bić na... Poświęci coś. Boże, na co? Musiałby poświęcić, nie wiem, tego kurczę... kroczącego w snach, żeby cokolwiek zabić. To mógłby zabić najwyżej... No właśnie to. Wypas. God damn it! Osiem damage, no zajebiście. Wow, to on kombinuje. Dobra, to ja poproszę słowo światło w takim razie. Na razie. Pozdrów Kazie, nie? Jak się uda, robi chuda. Trzeba było dłużej czekać z tym jeszcze, Boże. Spell bomb, yeah! Spell bomb! You always coming, it's coming. You always know it's coming, you never know when. Super. Trzeba było używać tych kurczy szałów, a nie je tam kumulować, nie wiadomo po co. Boże, jeszcze to zginęło. Ale failogra, Jezus, to jest po prostu failogród. Niewrażliwość na odwet. Wszystko ma niewrażliwość na odwet, dobra. Ja postawię sobie to. Postawię sobie chyba... to. No tak. No i to. Dobra, tutaj strzelę. Tutaj sobie dobiorę to. No i jazda. Gościu ma tonę obozowisk, jakieś dobierania kart. Podobierał tych kart milion.
The chance of someone being original is like 1%. No co zrobić, no? Oryginalne. Co, jak to można być oryginalnym grając tą kurna śmieszną przystanią? Co to było? Zdaję 2 punkty bohaterowi wszystkie. No, ha, to jeszcze mu zadał obrażenia. To wypas. God damn it. No przecież chciałeś być oryginalny, to po co grasz te kurna czary, skoro to są nieoryginalne? Do końca tury, super. Jesus Christ! Dobra, GG, Jezus. Wymęczone GG jakieś. Jezus Maria, ale masakra. Dobra, jakoś tym się grało, ale to już szkoda mówić, co to było. Nie, no to pierwsze użycie tego kurna promienia to było jakieś totalnie failowe. Co to z budów szczęścia można? GG, man. Okej. Co by tutaj zmienić, Jezus Maria? Co? Zginął tak samo jak 100 razy 100 innych tych przeciwników. No co zrobić? No graj też te bomby, chłopie. No. Po to są te karty, żeby je grać, no Chryste. Bomby, kurna, spelowe są niezłe. Chcę grać Keltorem na łudach szczęścia, to fajnie, naprawdę. Życzę powodzenia. Keltor i łudy szczęścia, no. Za jeden można grać, ale więcej. Jezus Maria. Co tu zmienić? God damn it. Chyba nic nie będę zmieniał. Spróbuję ponerdzić jeszcze trochę. Walcząc z tym, co mam, bo może coś tu ugram. Chryste. The spell bomb! Oh my god! Zobaczmy, kogo mi dobierze. I co mi dobierze? No dobra, może być. Boże. Coś takiego, tak? No i nie mogę użyć sobie umiejętności Zygiego, bo muszę dodać sobie magii, żeby postawić kurna blask chwały w następnej turze. Dobra. Coś takiego. To wypas. Źródlany duch. No to ja wezmę sobie, przestawię to tu, to tu, tu. Pytanie, czy gościu jakąś koralową kapłankę zagram. Zobaczymy. Coś takiego. Magia. Kappa. Super. 6. Wypas. Mogę sobie postawić 2 kul na blaski chwały. Dobra. Niech będzie coś takiego. No i niech będzie coś takiego. No. Koluszki, wypas. Żegnam. A Boże. Dobra, bomba. Bomba. 5 punktów. To ja sobie postawię pana łucznika chyba. No, tutaj niewrażliwość na odwet będzie dobrym sposobem na tego typa. O, Jesus.
To było do przewidzenia. 6, 7. Proszę, tutaj ciebie. Tutaj ciebie. Tutaj ciebie. No i co? To dam sobie tutaj do magii powera i jedziemy z koksem. Łucznik. Ten wynalazek. Do widzenia. Dobra, bomba. I bomba. Bomba. Trąba. Czy to bombardować, czy poczekać do następnej tury? Wezmę, poczekam sobie do następnej tury i sobie dobiorę kartę może. Boże, obozowisko mi dodało, no. Jesus Christ. Czy tak tego mam użyć? Dobra. Poczekam, może postawić coś w tej linii. Szeregu w sumie. Coś, co będzie można zakatrupić, kurna, promieniem. Może to postawił. Postawa... Nie, zdecydowany opór. Przynajmniej to będzie ta postawa ofensywna, a to nie jest to. Postawa ofensywna to jest zresztą chyba ten... Łód szczęścia chyba. Co tu rozkminić, Jezus Maria? Uciekać tym? To zamordować? Będę sobie tym ucieknę. Gorzej jak gościu ma jakiś gejzer, no to będzie kiepsko. No ale zaraz. Ja to mogę zabić wszystko tym. Takie coś. Takie coś i już. Po co ja tutaj kminię jakieś dziwne rzeczy? Tu będzie kiepsko. Lepiej nie atakować. Tu postawimy i dobierać kartę. Wezmę sobie, pójdę w to. Chcę dobiorę dwie karty z tego. I przy okazji będę miał dwa surowce jeszcze. A Boże, jakieś wskrzeszenie? Dokładnie. Co on chce to wskrzeszać? Jeszcze coś? Coś takiego? O, Jesus! Dobra. Genialnie. Raz. Dwa. Trzy. Super. Po prostu super partia. Krótko mówiąc, mam 12 sztuk surowców. To jadę z tym koksem. Jadę z tym koksem. No i miodzio. To zabiję. To zaatakuję. Temu bombę sprzedam, ale to jest długotrwałe. Efekt trwały. Ale wypas. To jest efekt trwały. No to jazda niezła. Ciekawe, czy gościu ma gejzer. Zaraz się przekonam. No, zobaczymy. Nie ma to. Boże, i to jeszcze na dodatek. Aha, i to jeszcze. Super. Po prostu wypas. Dobra, bomba. Bomba. Co to ma? Hipnoza, lodowy dotyk. Lodowy dotyk to mnie nie bawi zbytnio. Zostawię to jeszcze. Będą sobie magię i heja. Kurczę, a to jest dobre. Nie wiedziałem, że to ma jest efekt trwały.
To można niezłe kombo zbudować z tego. Sor mi tutaj kombinuje. Dobra. Więc tak. To jest odporne na magię. To raczej nie ma sensu tego używać. Lepiej sobie dobrać kartę. To wezmę, zabiję. To zaatakuję. Jezus, to ma znowu dwa odwetu, nie wierzę. To bierz kartę, szefie. Ale mi kartę dobrało, no wypas. Coś takiego zagrać. Zostawię to tu. No to tu. Gorzej, jak będzie jakiś kurna gejzer, no. Tu będzie kiszka. Dobra, tym nie atakuję. O Boże. Magiczne, to za 4 może mnie tu dziabnąć. To jest magiczne? To jest magiczne. I za 5! Wypas. Po prostu wypas. To przywrócił, super. No szczerze mówiąc, to tego to nawet chciałem tu postawić. Dobra. Co ja tu mogę zdziałać? Mogę tym go popalić. Ale wtedy karty nie dobiorę. Tutaj tak to zabiję, to bez różnicy. Dobiorę sobie kartę, tylko proszę, daj jednostkę. No, nie dał jednostki. Zajebiście. Dobra, to jest niewrażliwe na odwet, to bomba. Do widzenia. No i co? Bomba i już. Jezus, 11 surowców nieużytych. To jest jakaś parodia. Chryste. To jest dobre. Kurczę, nie wiedziałem, że to jest efekt trwały. Jesus Christ. Można to zagrać, wypróbować. Niedrogie, całkiem niezłe. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Ale mi kartę dodał. Dobra, czy ja to zabiję? To zabiję na pewno. Dobra, to będzie GG. Pyk. 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 Za 3. Za 3. No i jest GG. No, jakoś to poszło. Nie powiem. Dobra. Ej, ale ten opór jest całkiem niezły, kurczę, to by można było dorzucić. I byłoby całkiem spoko. Jak mam w sumie i tak czary za 4 i za 2, to można wrzucić tutaj. Nie powiem, mam 4 tego. Zdecydowany opór. Czy to wrzucić? Z 2 karty można by wrzucić. To by było niegłupie. Łudy. Zostawić most, zostawić to czy wywalić? To jest pytanie. To wywalę. Może w ogóle zrezygnować z łudów, ale to takie granie bez łudów to trochę kiepsko jest. Bo później brakuje zawsze kart. 62 karty, to nie jest dużo. Czy może dodać te kurcze? Może 3 zagram sobie. To w sumie to jest tylko dobre na początku, później to jest do niczego nieprzydatne zbytnio. Zdecydowany opór. To jest dobre w połączeniu z tym, by było. Z
tym, postawą ofensywną. Wszystkie wrogie stworzenia tracą niewrażliwość na odwet. To by było dobre. Ile to kosztuje? Wymaga dwóch. Dobra, to zagram sobie i to, i to. 67. To może być ciekawe. Jeszcze w ogóle można dodać to, rodzaj Elrata, i to zamienia liczniki, kurcze, odwetu na licznik ataku, czyli parametr ataku każdego stworzenia jest równy parametrowi odwetu. Czyli jakbym zrobił sobie jakiś kosmiczny odwet na tym zdecydowanym oporze, to jakbym zamienił to na atak, to by było niezłe. Po prostu to by było niezłe. Spróbujemy, chociaż tych kart już będzie za dużo trochę. Dobra, spróbuję z tym zagrać to. Bez tego. Dobra, zobaczymy takie coś. Ostatnia gierka. Let's go. Tam te fajne combo by były, ale za dużo kart to już po prostu będzie przesada. Yeah. Mamusia na Mataru? No, zajebiste rozdanie. Wypas. Dobre rozdanie. Niczym mnie to szczelić nie może, raczej to sobie postawię asasyna na dzień dobry. Patryk Z. Patryk. No dobra, dawaj. No jednak możemy się strzelić. No to dobra. Odrzuć kartę. Niż stworzenie wroga kosztem dwóch lub mniejszych. No co zrobić? No co zrobić? Dobra, to ja znowu sobie skorzystam z tej niesamowitej umiejętności. Chociaż czy to ma sens teraz już? Trzeba by dodać magii. Dobra. Takie coś. A Boże, się asasyn nawalczył, bo ten asasyn to zawsze ma przerąbane. Grubo, szkielet oszczepnik. No to ja poproszę coś takiego w takim razie. Niezłe combo będzie. Łombo combo, wziął się, poddał. Nie. Nie, no co za fail. O Jezus Maria. Wderzenia takie. Takie siakie i owakie. To sobie zagram. Dobra, stwory są takie, zaklęcia są takie. Udy szczęścia są takie. Co to jest? Do końca tury, jeszcze wydaje tu, że aha, to jest imperialna falanga, to też coś na odwet. I odpłatę jeszcze przy okazji. Aha. Flaga werbunkowa. Ja chcę coś tu montować, jeszcze jakieś komba z tym rozejmem Elrata. Jest jeden most? Czemu jest jeden most? Ja chcę dwa mosty, goddammit. Dobra, gramy. Żeby nie przedłużać, bo to i tak za długo trwa. Ten ostatni quit to mnie tutaj, kurna, zdenerwował.
1254, no to może być ciekawe. Dobra, zobaczymy. Będzie fail, czy nie będzie failu? O, to jest pytanie. Zagram sobie nawet tak, na jaj. Będą mieli 3 punkty życia. Prawdziwe koksy. O, pan rybak. Super partia. Dobra. No niestety tego nie postawię. No to mogę sobie postawić coś takiego w takim razie. Dobra, i ogień. Pieśniark. Walala, walala, będzie śpiewać pieśniareczka. Dobra, bomba. Mam 5, to wypas. Postawię sobie tego pana chyba. Kończ turę. Nie no, nie ma to jak 4 jednostki kontra 1. Szkoda tylko, że 2 nie mogą w ogóle atakować i wszystkie zginą. Hello. Boże, nie wierzę. Dobra, to ja poproszę to. Poproszę to. I to. Typ Milano. No dobra. Niech będzie typ Milano. To będzie tu bomba. Bomba. 5. No tak, trochę kiepsko. No to by było dobre. Ale brakuje mi niestety 2 punktów, żeby to użyć. Dobra, to postawię to. Pójdę sobie w to. I zrzucę sobie te karty. No, ile to kosztuje? 2? To pewnie 3. No i dobra. Grubo. Ja sobie użyję swojej kurna imperialnej falangi. Nie, zdecydowanego oporu, Boże. To nie imperialna falanga. No dobra. To ja poproszę to. Żegnam. I nic nie dzieje się przypadkiem. Nie, to jest imba po prostu, ale fail. Nie no, bez jaj. Pełen wypas, ale żebym kartę użył. Zajebiście po prostu tej karty użyłem. Dobra, coś takiego. Nie no, ta karta to jest zbyt silna. Koralowe kapłanki. To trzeba było tym bombardować. Jezus Maria, co ja idę? Chryste. O Boże. Mój gryf się przekręci. Dobra, jest dopalacz jakiś. Mogę to spróbować zagrać. Już nie zagram. To za 2 mogę zagrać sobie. Boże, jaki fejlogród. O, zajebiście. Dobra, mam 3. Mogę to zabić. To mogę zabić. To mogę zabić. Tu się mogę jakoś ustawić tym. No i dobra. Budy szczęścia, niestety most nie zadziała. Gejzer, Chryste Panie Boże, ratuj mnie od gejzera i od tych wszystkich flint jakichś dziwnych, Jezus Maria. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Nie wrażliwość na odwet. Falangi imperialne do niczego się nie przydadzą. Mam 8. Może to też ma niewrażliwość na odwet? Chryste! Dobra, tutaj to postawię. Tego postawię tutaj. Co zrobić? Tutaj do nas tego. GG to będzie, coś czuję.
gościem o 3 karty. To szału nie ma. Jezu, ta potęga morza to jest jakaś imba, Jezus Maria, co ta karta robi? Wszystkie sojusze stworzenia otrzymują plus 1 oraz nic nie dzieje się przypadkiem. Jezus Maria. Jakaś przesada. Może te finty mnie rozwalają. No dobra, to by było GG. To ja sobie mogę zabić teraz na przykład. Mogę sobie dobrać aż kartę jedną. To sobie dobiorę też. No i dobra, dwie jednostki postawię. O Boże, nic nie dzieje się przypadkiem, to jest jakieś przegięcie. najlepiej. No i GG. Ktoś się dobija. Dobra, dzięki YouTubie. Muszę kurna kończyć, bo ktoś się dobija do mnie do domu. Dzięki za oglądanie, to była, nie boję się tego powiedzieć, męczarnia z Zygfrydem. Chyba więcej nim nie zagram, bo po prostu jest męczarnią potężną. Dzięki wielkie za oglądanie, na razie, hej.